Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 3 grudnia, pora co nieco zaktualizować, co dzisiaj w programie. Na pewno BTC, dzisiaj troszkę bardziej omówimy Bitcoina, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Matic, słuchajcie, predykcja na Maticu i także bardzo ważna strefa podażowa na Maticu, czyli gdzie trzeba bardzo mocno uważać na Matica. Trzecia rzecz, spojrzymy sobie na wykres, pewien wykres, dzięki któremu, albo będziemy musieli go skorelować z Bitcoinem, na pewno będziemy musieli na niego patrzeć bardzo mocno. I czwarta rzecz, takie krótkie tutaj pytanie, gdzie wychodzić do złotówki z kryptowalut? Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CatPro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20:00, możesz sobie wejść o 20:00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy, jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Okej, zaczynamy. Na początek, słuchajcie, przejrzałem sobie Wasze komentarze. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze. Tutaj tak natknęło mi się jedno z pytań. Krzychu, gdzie najłatwiej wyjść ze stablecoinów do złotówki? Pytam o giełdę. Ja używam osobiście Binance, więc na Binance bardzo łatwo wyjść, bo mamy P2P. Pamiętajcie, P2P na Binance można blikiem wpłacać, blikiem wypłacać, czy też poprzez konto bankowe, oczywiście przez P2P. Druga rzecz to oczywiście kantory wszelkiego rodzaju. Jeżeli macie u siebie w mieście kantor, no to prosta sprawa, jak z bankomatu tak naprawdę możemy te stablecoiny do złotówek wypłacić. Natomiast co do giełdy, to myślę, że Binance chyba... Qcoin też posiada P2P, chyba już większość giełd posiada P2P, więc tak naprawdę P2P jest najszybszym sposobem wypłaty. Większa gotówka, to wiadomo, najlepiej przez stacjonarny kantor po prostu się umówić i wypłacić. Dobra, przejrzałem, tak jak mówię, Wasze komentarze. No i tutaj ogólnie mam parę coinów od Was tutaj do analizy, więc to sobie na pewno zrobimy, ale dzisiaj troszkę bardziej omówimy sobie BTC, więc tak naprawdę lecimy do wykresu. Dobra, zanim jeszcze zaczniemy, to małe ogłoszonko na Mikołaja do 7 grudnia 20% zniżki z kuponem CatPro na CatPro, więc serdecznie zapraszam, link w opisie. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, listopad najlepszy, jeżeli chodzi o wyniki strategiczne. Jak wiecie, na grupie często, praktycznie wszystkie nasze ruchy to są gra strategiczna, czyli używamy strategii do rozegrania, gdzie tak jak mówiłem, w beście można również fajnie zarabiać. Natomiast listopad, no to była, słuchajcie, jedna ze strategii tutaj dała ATH. No i teraz grudzień, który się zaczął, też już jest niezły, bo dopiero mamy 3 grudnia, a już jest poziom zarobków. Tutaj to są zrealizowane zyski, niepapierowe, zrealizowane zyski, już jest dość wysoko, więc bardzo fajny, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, listopad był, zobaczymy jak będzie z grudniem. Teraz tak, jedna rzecz, słuchajcie, BTC, mieliśmy strefę podażową, w zasadzie dwie, na chwilę obecną dwie strefy podażowe zaliczyliśmy, czyli tak tutaj podsumowując, pierwsza strefa, bardzo ładne korekty, dość długo tutaj trwaliśmy, wielka nuda itp. itd. Druga strefa podażowa, nic tu nie zrobiliśmy i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ dostaliśmy tu już informację, że tu podaży nie ma za bardzo, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, tu jeszcze mieliśmy tą małą strefę podażową, gdzie tutaj się dość mocno skupiliśmy, ale ogólnie rzecz biorąc wiadomość płynęła jedna, że nie ma tutaj za dużo podaży. I co teraz, słuchajcie? No jeżeli teraz odczytaliśmy wiadomość, że z tej strefy podażowej nie ma podaży, no to jesteśmy otwarci, to co mówię zawsze, prawda? Czyli jak pokonamy jedną strefę, mamy okienko otwarte do drugiej strefy, czyli w tym przypadku do 42 tysięcy,
42-46, no bo ta strefa jest jakby duża tutaj, prawda? I teraz tak, co po drodze? Co po drodze, słuchajcie, tu była malutka strefa podażowa, z której zareagowaliśmy jakimś tam malutką reakcją. Po drodze mamy dwa przystanki. To jest 39897 do 40276 i 41325. Ogólnie tutaj te dwa malutkie przystanki. I to 42000 no, powinno być zaliczone, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli tą strefę przebijamy, no to mamy drogę otwartą, tu są te, tak jak mówię, dwa małe przystanki. Co to znaczy dwa małe przystanki? A no takie coś, że z tego może być, słuchajcie, jakieś tam jakieś korekty po drodze, prawda? Ale ogólnie to 42 tysiące powinno zostać zaliczone. I teraz, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, przechodzimy na total, ok? To jest całkowita kapitalizacja rynkowa krypto walut, czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo fajnie tutaj to technicznie pracuje. I to, co chciałem wam pokazać, i ja nie na darmo mówię o tych, żeby się przygotować na ewentualne spadki. Oczywiście na razie to, co mówiłem, że rynek jest ładny, ładny wzrostowy, nie ma informacji na razie spadkowych, ale za miesiąc, za dwa może się to zmienić, prawda? I teraz słuchajcie, mieliśmy taką pierwszą falę, oczywiście nie mówię, że tak będzie, ale trzeba, prawda? Trzeba się przygotować, żeby mieć ten plan, żeby nie być zaskoczonym ewentualnie. Fajnie jakby w ogóle rosło cały czas, no to elegancko, prawda? Ale jakby coś miało coś tam się posypać, to lepiej mieć ten plan niż go nie mieć, zaufajcie. Mniejszy stres i będziemy wiedzieć, co po prostu mamy robić na rynku. Zobaczcie, mieliśmy ten tak zwany bull trap, czyli ta pierwsza fala hossy. Ja zawsze wam mówię, że ta pierwsza fala hossy i potem jest druga fala tak z głębokim zejściem, prawda? Czyli mamy pierwszą, drugą falę z głębokim zejściem i to zazwyczaj, no, praktycznie, czy to na rynku krypto, bo ja też handluję na rynku tradycyjnym, zawsze jakby ta zasada obowiązuje. Może nie zawsze, ale w dużej ilości przypadków. I teraz zobaczcie, mieliśmy tutaj strefę podażową w 2019 roku. To jest dokładnie 38, ok, po prostu 38. I tutaj mamy mega cluster, czyli bardzo dużo geometrii się tutaj składa na tą strefę. To jest tutaj 1,5196, 1,726, ok. I tutaj jest bardzo mocna strefa podażowa, do której z kapitalizacją na rynku kryptowalut brakuje nam okolice 10%. I to by nam się bardzo fajnie zgrywało z tą naszą strefą podażową 42-46 tysięcy, gdzie też tutaj na Bitcoinie mamy 5, 7, 9, 10%, czyli moglibyśmy dużo mocniej tam wjechać głębiej troszkę w tą strefę, prawda? Tylko że to jest kapitalizacja całościowego rynku kryptowalut, więc mogą tutaj altcoiny ewentualnie, słuchajcie, troszkę więcej napompować tego wykresu, prawda? Czyli ta kapitalizacja może tam dzięki altcoinom również się zwiększyć. I teraz słuchajcie, to co najważniejsze na Bitcoinie, to ogólnie to, żebyśmy dotarli tutaj. I co na tych 42 tysiącach? No to musicie oglądać, że tak powiem, bo tutaj warto będzie pomyśleć w średnim terminie, ale to jeszcze nie mówię, że na pewno. Trzeba zobaczyć, jaka tu będzie informacja z podaży. My sobie to oczywiście będziemy codziennie aktualizować gdzieś tam na live'ach o 20. Natomiast tutaj trzeba odczytać, czy będzie tutaj strefa podaży i tym samym na altcoinach zrobić sobie korelację Bitcoin-alty. Czyli jeżeli Bitcoin będzie w swojej strefie podażowej, zobaczyć, czy altcoiny też nie są w swoich strefach podażowych albo ile im brakuje do tych stref podażowych. Więc na chwilę obecną, słuchajcie, droga otwarta z małymi przestankami, a tutaj zobaczymy, co dalej. Jeżeli tutaj będzie podobna sytuacja, czyli że nie będzie tej za dużo tutaj tej podaży, chociaż tu możemy głębiej wjechać, no to słuchajcie, jeżeli tu nie będzie nic, co mogłoby zagrażać, będzie ponownie droga otwarta na 48,52. To jest tak w dużym skrócie oczywiście. Natomiast wciąż niepokojące jest, słuchajcie, to co mówiłem, czyli ogólnie rzecz biorąc ta parabola, która jest schodkowa, to nie jest dobra rzecz, ok? To nie jest dobra rzecz, bo nawet, ok? Później to się kończy z reguły w taki sposób. I tutaj jeżeli się zgramy, czyli jeżeli się wszystko powtórzy, tak jak powtórzyło się w 2019 roku, to jeżeli tutaj dojdziemy, trzeba mocno uważać i mocno patrzeć na alty, czy czasem, słuchajcie, no właśnie, jakieś krótkie pozycje, czy nie warto byłoby usunąć. Oczywiście, kto gra w strategii,
ten ma jakby problem z głowy, no bo ma z góry ustalony plan, gdzie wchodzi i wychodzi, prawda? I jaką strategią gra, więc tam po prostu zgarnia się zysk i ustawia się plan niżej. Dobra, co do Matika, słuchajcie. Bardzo mocna strefa podażowa. Bardzo mocna strefa podażowa. 1,8996, ale to jest konkretnie bardzo mocna strefa podażowa. Przepraszam, strefa podażowa, którą bardzo mocno trzeba obserwować. I teraz słuchajcie, o czym mówiłem o korelacji Bitcoina do altcoinów. Czyli jeżeli BTC teraz będzie sobie szedł na 42 tysiące, jeżeli będzie szedł, prawda, to kiedy znajdzie się na 42 tysiącach i ja na przykład gram Matika, to muszę sobie skorelować, czy mój Matik, ok, również do jakiejś strefy, słuchajcie, ważnej dochodzi. I teraz to, co na Matiku, zobaczcie, pierwszy strzał, głębokie zejście, to jest to, co wam mówiłem. Na Bitcoinie, po tym pierwszym strzale, my tego głębokiego zejścia jeszcze nie mamy, prawda? I na altcoinach, na większości, na dużej ilości altcoinów mamy te głębokie zejścia. Te głębokie zejścia świadczą nam o jednej rzeczy, bardzo ważnej, że kolejny ruch, jakiś spadkowy, również może głęboko zejść, ale dołek nie powinien być już przebity, ok? Czyli szansa na przebicie dołka w tym przypadku, na nieprzebicie dołka to jest jakieś 90% w tym przypadku, prawda? I teraz tak, słuchajcie, jeżeli taki Matik skoreluje się z 42 tysiącami i będzie tutaj Matik w tym przypadku na 1,14, to ja na przykład w strategii mogę, kurczę, mogę się tam tak profitować. Natomiast dla dłuższego terminu, okay, no bo nie każdy gra, nie każdy taki przepływ, akceptuje taki przepływy, swobodny przepływ kapitału, żeby po prostu grać sobie strategiami, wyciągać kapitał, reinwestować kapitał w inne coiny albo zdobywać hodla za darmo, prawda? Za darmo hodla. Także słuchajcie, mocna strefa podażowa to jest to, tak? Czyli tutaj trzeba znowu skorelować z Bitcoinem, gdzie Bitcoin w tym przypadku będzie i w jakiej strefie swojej będzie i co tam z tej strefy widać. Natomiast jaka predykcja ogólnie rzecz biorąc? Jak dla mnie minimum socjalne 3,6212, a nawet 4,5 dolara. To jest minimum socjalne na Matiku dla mnie. Czyli ogólnie no te 3,6212 to jest minimum socjalne. Przy czym tutaj napisałem, że trzeba patrzeć na BTC, czyli trzeba to, słuchajcie, skorelować z Bitcoinem, bo jakby nie było, to będzie bardzo ważne. Jeżeli Bitcoin nie będzie przed swoją strefą podażową, no to można będzie celować na 4,20. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz na Matiku. Tak jak w przypadku i Bitcoina, i tego wszystkiego, co my gramy na grupie, tak, i w tym przypadku, jeżeli jedną strefę przebijamy, mamy otwartą drogę do następnej. Jeżeli tą przebijamy, mamy otwartą drogę do tej. Jeżeli tą przebijamy, mamy otwartą drogę do tej. Jeżeli tą przebijamy, mamy otwartą drogę do tej. Na chwilę obecną to jest dla mnie ostatnia strefa 4,50. Zobaczę, jak będzie Matik wyglądał. Później oczywiście można to jeszcze doprecyzować wraz z rysującym się wykresem. Później będziemy mogli to, słuchajcie, doprecyzować. Czyli minimum socjalne na Matiku to jest 3,6212. Na przyszłą hossę oczywiście. Dobra, tyle, słuchajcie, tyle. Dzisiaj tak troszkę bardziej właśnie Bitcoina chciałem omówić i ten total, który jest bardzo ważny, czyli my tu będziemy bardzo mocno na niego patrzeć. Przez całą hossę, to jest pierwsza mega cluster, mega strefa podażowa, czyli on tu może lekko nawet nadbić, tak jak w poprzednim przypadku, żeby dać znać. Natomiast to jest mega, mega, mega strefa podażowa i na to będzie warto zerkać i to też będziemy sobie zerkać. No i BTC otworzył drogę do 42 tysięcy. Tylko zobaczymy, w jakiej dynamice ewentualnie będzie to wyglądać. Zobaczymy jeszcze, jak korekty z tych małych stref będą wyglądać, no bo tutaj raczej dojdziemy do tego miejsca. Zobaczymy, jak z tego miejsca będzie korekta. Może w ogóle nie będzie, to będzie dobry sygnał do następnej strefy. No i tutaj z następnej strefy przed dużą strefą. Często pamiętajcie, że jest duża strefa podażowa, to często lubi być jeszcze większa korekta i dopiero później zaliczenie tej strefy. Ale to wszystko już będziemy na bieżąco, słuchajcie, sprawdzać sobie podczas rysowania się wykresu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wiem, że zasypało troszkę. Napiszcie w komentarzu, słuchajcie, altcoiny do analizy lub napiszcie, jak u was z zarobkami. Czy coś take profitowaliście ogólnie rzecz biorąc, czy nic nie realizowaliście, czy dalej czekacie. Jak to wygląda u was? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego wideo.
Hej.